wszystkich, no witam, witam, zaczynamy zabawę. I słuchajcie, stream będzie do około godziny, właśnie, dzisiaj taka niespodzianka, stream będzie do około godziny 21. Później pojawi się zapis ze streama z Astronir, jak ktoś będzie chciał obejrzeć. A później będzie jeszcze jeden stream dzisiaj z Mass Effecta wieczorem. Tak wieczorem, że wieczorem, tak o 22 gdzieś około. Muszę sobie zrobić, nie wiem, drzemkę, przerwę jakąś, wiecie. I weźmy flagi, albo, no to, albo dobra, weźmy Infected. Jest mój. Co on robi? Czemu tak dziwnie lata? Da fuck, co jest? No kurde, akurat miałem go na celowniku i musiał się zlagować. Ja pierdziu. Aha, to ja się zlagowałem. Co jest? Co? Zabrał mi? No nie wierzę. No kurde, i tak samo spadł. Czekajcie, bo on gdzieś tu leży. Podnieś się, no kuźwa. Ty Ford, co za, no co za samochód, no. Co jest? No co jest? Nie mogę się ruszyć. The fuck? No nie, i znowu, ej, kiedyś miałem taką sytuację, że gdzieś się samochodem zawiesiłem i nie mogłem nic zrobić, poważnie. Ej, dodaję gazu. Kręcą mi się koła w ogóle, czy nie? The fuck? O, będzie mój. No, kurde! Serio, zniknął zaraz przy mnie. Jakiego mam farta dzisiaj, bez kitu. Ciężko kogoś złapać. No, bo tutaj jest wiele miejsc, gdzie można uciec. Jak się jest królem, albo zarażonym, jak się gra w zarażonych. Tutaj też możemy zagrać w zarażonych, bo się tu fajnie gra. Okej, okay, tu mamy jednego, tu mamy drugiego. Koniec zaraz, ech. Wow, tu można robić te beczki, co nie mogłem ich zrobić na odcinku. No i koniec, 18 sekund zostało. No, nie poszło mi tutaj. O, lipa. Ale początek był fajny, no byłem królem, ale co? Zbugowało się coś, nie dało się. Muszę też zobaczyć to Subaru, tak? Które tam wygraliśmy w wersjach Horizon Edition. No to też jakieś dziwne, bo wystarczy jakikolwiek event ukończyć i już macie samochód. Mamy flagę, elegancko. Ktoś mi zabrał flagę na górze tutaj. Mamy tylko jeden punkt. Okej, okay, widzę flagę następną. Haha, nie ma tak. Teraz tylko to dowieść. Tak jest! Dalej, Lucek, dalej! O nie, 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 nie! O nie, 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 nie! Udało się? Jest, udało się, ale widzieliście to? O kurde! To było niezłe. Już myślałem, że ktoś mi zabierze tą flagę, bo tutaj można też tą flagę stracić, jak się ją ma. Także niektórzy tutaj stoją w tym punkcie tylko po to, żeby komuś flagę ukraść. Ja też tak robię czasami. Na tym ten tryb polega, ale udało mi się jakimś cudem. Właściwie to większość graczy chyba stoi na sępa. Cyk! Kurde, idzie, nieźle. Może chociaż teraz mi jakoś to wyjdzie, zobaczymy. Co? Bierz tą flagę! No nie mówcie, że mnie wywaliło! No wywaliło mnie znowu! Kurde! Co jest z tą grą? Ja już tak dobrze mi szło, no ta gra mnie dzisiaj nie lubi. Czy opłaca się kupić aerograf, jak ktoś nie stoi przy kasie? Myślę, że nie. Sprayem spokojnie możesz pomalować, tak jak chcesz. Spray ile tam kosztuje? Jeden spray? Taki, to zależy jaki tam sobie kupisz. Ale jeden spray kosztuje 25 zł.
No to jak jeden spray kupisz na jeden model, to kurde, moim zdaniem opłaca się bardziej spraye kupować, tak? Oczywiście jak będziesz bardzo dużo modeli robił, tam nie wiem, w ciągu miesiąca 5 modeli, no to już warto się zainteresować aerografem, tak? I jakimiś tam farbkami, bo farbki tak czy inaczej musisz kupić do malowania, akcentowania wnętrza, podłoża i tak dalej. Podwozia, sorry. No ale tak do karoseli to myślę, że spokojnie sobie poradzisz jakimiś tam farbkami w sprayu. Dobra, patrzymy to sesto elemento, nie mogę wejść do menu głównego. Bo jakiś error, tutaj error, to się nie wczytuje. O co biega w tej Fordzie? Dzisiaj jakieś problemy są, nie wiem. Mamy nowy samochód, prawdopodobnie. Nawet nie sprawdziłem, czy go wygrałem, czy nie. Mam nadzieję, że jest. Jest! Sesto elemento, cyk. Elegancko. Jedno z najlżejszych Lamborghini. Jak nie najlżejsze. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to tam w środku wygląda. Zaraz tam zajrzymy. To jest totalnie odciążony wóz, no. Patrzcie na to. To jest go-kart, a nie Lamborghini. Bądźmy szczerzy, nie? Zobaczcie tutaj, co się dzieje w środku. W środku też nic nie ma. Wszystko jest wywalone. Tak? Nie ma jakiś tam mały jakiś wyświetlacz. Kierownica, wszystko maksymalnie odciążone. Tak? Nic tutaj nie ma. To jest samochód go-kart. On powinien być w traktoj. Jeśli chodzi o klasy tutaj. I pojeździmy nim oczywiście. Wow, kurde. Na takich ulepszeniach od razu trakcję złapał. Na dwójce? Jestem w szoku. To było dobre. Zobaczymy, jak to się prowadzi. Pojedziemy sobie taką prostszą drogą. O kurde. No ładnie. I wszyscy mogą taką furę sobie wygrać. Za darmo właściwie. Wow! No ze skręcaniem nie jest za dobrze, ja bym coś tutaj poprawił. Przy wyższych prędkościach to chodzi chyba o docisk. Tutaj jeśli chodzi o biegi, bardzo fajne ustawienie, podoba mi się. 363 km na godzinę to nie jest zbyt dobrze. Spróbujmy tutaj w ten sposób. O, a to ciekawe. Wszystko jest tak dosyć miękko ustawione w tym aucie. Spróbujmy trochę obniżyć, zobaczymy, co się stanie. I dyferencja, wow, tu już jest konkretnie to ustawione. No dobra, bardzo fajne ustawienie było. Troszeczkę tam poprawek zrobiłem, zobaczymy teraz, co będzie się działo z autem. Nie skręca zbyt dobrze. Przy wyższych prędkościach prawdopodobnie będzie trzeba wymienić ospoilerowanie. Na takie regulowane. Ale zobaczymy. Teraz trochę lepiej skręca. Prawdę mówiąc, myślałem, że będzie lepiej skręcać bez ospoilerowania opcjonalnego. Ale przyspieszenie to jest masakra. No. Zmiana biegów to jest, nie wiem, są ułamki sekund dosłownie. Świetne auto. Myślę, że wymiana ospoilerowania załatwiłaby tutaj sprawę, jeśli chodzi o prowadzenie. Bo taki jest podsterowny samochód przy wyższych prędkościach. Podgłośnij muzykę. Znaczy samochód, daj ciszej muzykę. Okej. Znaczy dźwięku ten samochód jakoś nie ma fantastycznego. Brzmi jak taka standardowa V12 w Fordzie. Na zakrętach przy wyższych prędkościach trzeba sporo hamować bez tego spoilerowania. Właśnie dlatego zastanawiam się, czy czegoś tutaj nie wsadzić, czy nie wymienić tego spoilera, który no nie podoba mi się tak bardzo jak standardowy. Dziękuję za donate. W
top donate sumują się wszystkie donacje. Tak, w top donate sumują się wszystkie donacje. Na dole są top donate i dziękuję za donacik. Baluś. Zawsze boję się tego uturbienia używać, to włożę tutaj dodatkowo, bo no, no ma zawsze taki negatywny efekt, jeśli chodzi o trakcję. No ale tutaj mamy napęd na 4 koła, więc co się może stać złego? Jedyny minus to rzeczywiście ta prędkość maksymalna w tej klasie jest zdecydowanie zbyt niska. Ciekawe jaka to jest klasa samochodu tutaj w Forzie. Ekstremalne zabawki tojowe? Tojowe, Boże. Ekstremalne zabawki torowe. Coś tak czuję, że to może być to. Jak się trochę puści gaz, na zakrętach jest bardzo, bardzo spoko. Tylko trzeba zwolnić niestety. Bo inaczej auto się nie mieści w zakrętach. Coś mi się wydaje, że tu dyferencja może być tak ustawiony. Ale zobaczymy, jak będzie na wyścigach. Czy sobie poradzę z tymi koksami ludzkami? Okej, i próbujemy. No Hennessey to nie wiem, jak sobie tu poradzi. Chyba, że ma napęd na 4 koła zmieniony. Ale chyba nie, bo mu dupę rzuca nieźle. Wow! To był właśnie Hennessey, co mówiłem, że sobie nie poradzi. To jest jakaś przełajówka, czy co? Chyba nie. Mam nadzieję. Tam już koniec jest? Co to takie krótkie? Ło, ktoś się tu rozwalił nieźle. No i koniec. Chyba czwarty jestem, tak? No, czwarta pozycja. Ale czerwoni wygrali, to chyba tyle dobrze. Jest tu, poszukajcie sobie na Mobile DL, jak się chcecie zorientować w cenach. Jest tych gratów pełno. Można się podjarać trochę. 3000 GT jest nawet, holy shit. Zobaczymy, po ile tutaj są. Wow, to jest fura, to jest kuźwa fura, zobaczcie jak to wygląda. Aż normalnie łzy lecą. Super, a to jest dopiero fura, o kuźwa. Fajna sprawa. Wow. Co, tu nawet, patrzcie, tu mamy nawet kamerę cofania w tym. To jakiś wybajerowany ten samochód jest. Przecież, który to jest rocznik? To jest 99. Kiedyś takich bajerów nie było, to jest jakiś mocno stuningowany samochód. Pojemność mamy tu... Wszystko ze skóry, beżowy. Pojemność 3 litry, 200, to już fajnie brzmi. Posłuchamy jak to brzmi w ogóle. I to jest po tuningu jakimś konkretnym. Wideo. Wyłączymy muzykę na chwilę. To nawet nie brzmi w ogóle. Nie słuchajcie, co to za ślimaka ktoś tu włożył? Co to jest? Patrzcie jakiego ślimora ma. Kurde, nie, nie, takie coś to za... To nie.
Nie wyrobię, jest na paliwo. O kuźwa, co to jest? I takie stare autka są zajebiste. Patrzcie, jak to wygląda. Czy to nie jest piękne? Twin Turbo. O, no nic, będę się jarał dzisiaj chyba do wieczora. No nic, moi drodzy, wiecie co? O godzinie 22 będzie jeszcze następny stream z Mass Effecta. Jak chcecie, to wpadnijcie. Fajna giera. Już nie mogę się doczekać. Jak chcę ją przechodzić głównie na live'ach, dlatego tak ją będę często streamował. Jest świetna i mega wciąga. Zapraszam na kolejnego streama. Dziękuję wam, że byliście teraz i trzymajcie się gorąco. Na razie. Pa, pa.